Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Na drodze krzyżowej. Maryja przybyła na święto Paschy do Jerozolimy. Wiedziała, co ją czeka. Podczas długich godzin w Nazarecie spędzanych na poufnej rozmowie, Jezus przygotował ją do jej zadania. Maryja wiedziała, że Syn jej ma z woli Ojca odkupić świat przez śmierć męczeńską. Wiedziała też, że zadaniem jej będzie wówczas trwać u Jego boku i wraz z Nim złożyć ofiarę. Ofiara Syna Bożego miała odkupić ludzkość, jednocześnie zaś miała być najwyższym i najdoskonalszym wyrazem uwielbienia Boga. Lecz nie sam tylko Jezus miał złożyć tę ofiarę. Podobnie jak grzech pierworodny powstał z winy mężczyzny i niewiasty, Adama i Ewy, tak i zadośćuczynienie za niego miało być dziełem mężczyzny i niewiasty, drugiego Adama i drugiej Ewy. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć krzyżową. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Pierwsza Ewa stała się współwinną grzechu, a nawet jego inspiratorką. Druga Ewa miała się stać jego współodkupicielką. Maryja, służebnica Pańska, dała swego czasu przyzwolenie, aby zostać Matką Zbawiciela. Dała Synowi Bożemu ciało i ludzką naturę. W 40 zaś dniu po urodzeniu dziecięcia ofiarowała je Bogu w świątyni. Teraz zaś, gdy ofiara miała się ostatecznie dokonać, Maryja miała w niej współuczestniczyć. Ofiarowała ona nie własne życie, lecz to, co ponad własne życie umiłowała, Syna swojego. I oto teraz Maryja wraz ze swym Synem dokonywała aktu ofiary. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją cały świat odkupić raczył. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Maryja wiedziała, podobnie jak Jezus, że oto nadeszła największa i najbardziej uroczysta w całej swej grozie chwila w dziejach świata, w której wraz ze Synem musi bez zastrzeżeń poddać się woli Ojca i złożyć Mu tę straszliwą ofiarę. Wiedziała, że w tym jedynie celu stała się Matką Boga, aby dać ludzką naturę Zbawicielowi świata,
i w ten sposób umożliwić mu dokonanie dzieła odkupienia. Wiedziała wreszcie, że w przewidywaniu śmierci ofiarnej Zbawiciela Bóg uwolnił ją od zmazy grzechu pierworodnego, że zatem Syn jej cierpiał w tej chwili także i za nią, aby jej wysłużyć ten jedyny w dziejach ludzkości przywilej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Krzywdą dla Matki Bożej byłoby przypuszczenie, że męka i śmierć jej Syna spadła na nią nieoczekiwanie, że Maryja nie pojmowała jej znaczenia i że uważała ją za kres zapoczątkowanego przez Zbawiciela dzieła. Krzywdą dla niej byłoby również mniemanie, że zachowywała się ona jak zwykła kobieta, która odchodzi od zmysłów, widząc cierpienia dziecka. Nie należy też przypuszczać, że wpatrzona jedynie w okrutne cierpienia Jezusa, zapomniała o istotnym znaczeniu Jego męki i śmierci. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Maryja cierpiała niewymownie, składając wraz z Synem ofiarę. Grozą napełnił ją widok Jezusa, kiedy Go ujrzała na drodze krzyżowej. Kiedy wybladły, śmiertelnie znużony, opluty i krwią zbroczony Zbawiciel świata, spojrzał na nią spod korony cierniowej. Dreszcz przejął ją na widok Jego poranych biczami pleców oraz śladów, jakie pozostawiły po sobie krwawe igraszki żołdactwa. Jakże okrutnie Syn jej musiał cierpieć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Maryja patrzyła na całą mękę konania swego Syna przez długie godziny, z których każda musiała wydać się jej wiekiem. Lecz nie starała się zapobiec Jego cierpieniom. Nie poszła do Piłata, aby go przekonać o niewinności Jezusa i skłonić do cofnięcia wyroku. Nie próbowała powstrzymać oprawców w ich okrutnym poczynaniu. Nie złorzeczyła im. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją cały świat odkupić raczył. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jezus widział ból Maryi, widział jej wielkość. Pociechą był mu fakt, że najdroższa mu na ziemi istota nie opuściła go w cierpieniu, lecz przeciwnie, obecnością swą wiernie go wspomaga. Widział wznoszącą się ku niebu wielkoduszną ofiarę jej oddania, w której Maryja składała Bogu wszystko, co posiadała, bo jedynego swego Syna. Zbawiciel radował się z heroizmu swej matki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Stała zatem Maryja zbrojna w siłę płomiennej i niezłomnej wiary, niewzruszonej ufności, bezgranicznej miłości Boga i doskonałego poddania się świętej Jego woli. Co zaś kiedyś wypowiedziała słowami, to obecnie stwierdzała czynem. Oto ja, służebnica Pańska.
niech mi się stanie według słowa Twego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Maryja nie dawała upustu swej żałości w głośnym biadaniu i zawodzeniu. Nie pytała, jak Bóg mógł dopuścić do tak straszliwej niesprawiedliwości. Podobnie jak Jezus, w milczeniu poddał się woli Ojca i bez oporu znosił wszystkie męki i zniewagi, na jakie się przewrotność Jego prześladowców mogła zdobyć. Tak i Maryja wraz z Nim w milczeniu składała Bogu ofiarę. I choć miecz boleści za każdym drgnieniem Jezusa na nowo przeszywał jej serce, ona nie ustępowała ani na chwilę od swego Syna. Wytrwała u Jego boku aż do ostatniej chwili. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. W modlitwie ofiarnej łączyła się z Synem. Wraz z Nim ofiarowała Bogu swe cierpienia. To też bezcenna ofiara złożona Ojcu Niebieskiemu była wspólną ofiarą Jezusa i Maryi. Maryja stała się współodkupicielką, gdyż wraz z Synem złożyła ofiarę, która zbawiła świat. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Jezus obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Braku zupełnego zrozumienia dla roli Maryi w dziele odkupienia dowodziłoby mniemanie, że załamała się ona pod nawałem cierpień. Nie. Święty Jan pisze wyraźnie, że stała obok krzyża, a zatem nie mdlała z bólu, nie upadła z głośnym szlochem, aby bić głową o ziemię i wzywać pomsty Bożej na sprawców niewinnej, a tak okrutnej śmierci jej syna. Podobnie jak Zbawiciel, konając, nieustannie ofiarował się Ojcu za ludzkość całą, modlił się za nią i błagał dla niej o miłosierdzie. Tak i Maryja niewątpliwie ofiarowała za nas swego Syna Ojcu Niebieskiemu, modliła się za nas i wzywała dla nas miłosierdzia Bożego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei, trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Do szpiku kości przeniknął Maryję odgłos uderzeń, którymi wbijano tępe gwoździe w jego ręce i nogi. Z niewypowiedzianym bólem patrzyła na swego syna, kiedy w przeraźliwych męczarniach wisiał na krzyżu. Ona zaś nie mogła mu przynieść najmniejszej nawet ulgi. Serce krajało się jej na widok jego umęczonej, zbolałej i cierniami poranionej głowy, dla której nie znajdował oparcia. Na widok niewysłowionego cierpienia, przejawiającego się w jego spojrzeniu, w boleśnie ściągniętych rysach twarzy i w kurczowych drgawkach wstrząsających od czasu do czasu całym jego ciałem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Jezus wywyższony na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Jezus musiał opuścić Maryję, bo wolą Ojca było, aby przez długie jeszcze lata pozostawała na ziemi. Nie chciał jednak pozostawić jej bez opieki i oparcia. Opuszczając swą matkę,
Zapragnął zatem Zbawiciel, aby Jan odtąd zaopiekował się Maryją, ona zaś, aby mu była matką. Rzekł zatem do Maryi: Niewiasto, oto syn twój. Potem zaś rzekł do Jana: Oto matka twoja. Jezus nazywa Maryję niewiastą. Przemawia do niej jako odkupiciel do współodkupicielki, jako drugi Adam do drugiej Ewy. Rola ta, która wyrosła z Bożego macierzyństwa Maryi, przyobleka ją w nową i niepojęcie zaszczytną godność. Godność tym większą, że okupioną straszliwą ofiarą. Podczas gdy macierzyństwo Boże było darmo danym darem szczególnej miłości Bożej. Jako druga Ewa jest Maryja matką całej ludzkości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża i w ramiona Matki złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zaiste, hojnie Cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. Także i do Maryi odnosiły się słowa, które Bóg wypowiedział do pierwszej Ewy. W bólu będziesz rodziła dzieci. Wśród niewysłowionych boleści Maryja wysłużyła pod krzyżem życie łaski naszym duszom. Jako współodkupicielka zrodziła nas do nowego życia. Wtedy to stała się Maryja matką naszą. To też słowa Natus ex Maria Virgine, narodzony z Maryi Panny, odnoszą się w duchowym znaczeniu do każdego z nas. Jesteśmy przecież członkami mistycznego ciała Chrystusa Pana. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść i nie spóźni się. Od tej chwili zadaniem Maryi stało się nieść pomoc i otaczać opieką. Już nie jej syna, który teraz nie potrzebuje pomocy ani opieki, ale wszystkich członków jego ciała mistycznego. Zadaniem jej jest być matką każdemu z nas. Dlatego też nazywamy ją matką. Wolą Zbawiciela było, aby nie tylko Jan, ale każdy z nas tak ją nazywał. Aby Maryja, zapomniawszy niejako, że jest Matką Bożą,
zwróciła ku nam całą miłość i troskliwość macierzyńskiego serca. Kocha nas zaś tym bardziej, ponieważ życie łaski w duszach naszych jest owocem ofiary, którą wśród niewysłowionych cierpień wraz ze swym Synem złożyła Ojcu Niebieskiemu na Golgocie. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dziełka Trzy drogi krzyżowe z Matką Bożą. Pełny audiobook, wersję książkową oraz inne dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.